Well, again, good morning, everybody. Dzień dobry wszystkim. Is everybody awake? Ready to wszyscy się learn obudzili? More? Gotowi, żeby się uczyć? So, who still wants to be like Jesus? Więc kto nadal chce być jak Jezus? Okay, now, who believes that they are like Jesus? I kto wierzy w to, że jest już jak Jezus? Amen. You guys are a good crowd. Praise God. Dobry z was tłum. Chwała Bogu. Okay, so we're gonna go right back into the Word. Wrócimy znów do słowa. We're gonna restart in John 1. I zaczniemy znów w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym. Werset czwarty. So, and in him was life, and the life was in the light of man. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. So this was the recap from yesterday. Does everybody remember this verse? To jest powtórka z wczoraj. Czy wszyscy pamiętają te wersety? And I shared some testimonies, you know, over the last 2.5 years, what God is doing here for us in Portland. Dzieliłem się też świadectwami, co Bóg robił dla nas w ciągu ostatnich 2.5 roku w Portland. Because we went through these scriptures before everything started also in Portland. Ponieważ przeszliśmy przez te wersety, przyswoiliśmy sobie te wersety, zanim się to wszystko zaczęło. And so I believe that the key is to be prepared ahead of time. Dlatego wierzę, że kluczem jest to, żeby być przygotowanym, zanim się zacznie cokolwiek. If you fill yourself up with the truth, if you fill yourself with the truth, a jeżeli napełnisz się prawdą, then the truth sets you free. I wtedy prawda cię wyzwoli. And it keeps you free. I będzie cię utrzymywać w tej wolności. Because when we are prepared, ponieważ with God's word, przygotowani z Bożym Słowem, then we're able to stay in God's protection. To jesteśmy zdolni do tego, żeby pozostać w Bożej ochronie. And then nothing can touch us. I nic nie może nas dotknąć. We can see through the scriptures that when Jesus walked this earth, widzimy w piśmie, że kiedy Jezus chodził po tej ziemi, he was untouched. Nic go nie dotknęło. The devil was never able to touch him. Diabeł nigdy nie był w stanie go nawet tknąć. Until at the end, when Jesus allowed him and the people to crucify him. Nawet na końcu, kiedy Jezus został ukrzyżowany. But throughout the life of Jesus, the devil was never able to hurt Jesus. Ale wcześniej nigdy diabłu nie udało się Jezusa w żaden sposób skrzywdzić. And that should be our expectation as believers. Tego powinniśmy oczekiwać jako wierzący, that the devil cannot touch us. Że diabeł nie może nas dotknąć. Who wants to live a life where the devil cannot touch you? Kto chce żyć takim życiem, gdzie diabeł nie może go nawet dotknąć? Almost everybody. Praise God. So, prawie yesterday there was a question. Wczoraj padło pytanie. So let me pull it up here one second. Chyba to pytanie będzie zaraz. So it says, I agree that the darkness touches us unlawfully. Once again, the beginning, please. It says, I agree that the darkness touches us. Zgadzam się z tym, że
unlawfully. Can you wait just a minute? Właśnie, yeah. Zadajmy to pytanie, bo ono było tu, ale nie wszyscy wiedzą. Okay, you can continue. Because there is someone else who asked this question, so she will translate. So you can read. Go to the answer? No, continue okay. To read and she will translate to others what she means okay. By that. Yeah, so I agree that the darkness touches us unlawfully, but in the end, death will touch us. The death is darkness. Is the darkness conquered or not conquered yet? And will be conquered as last. Okay, so we wait for the answer now. Okay, so we know that Jesus defeated death. Wiemy, że Jezus pokonał śmierć. Zgadza się? And we know in the Bible that there's at least two people that never died. I wiemy, że w Biblii jest przynajmniej dwoje ludzi, którzy nigdy nie umarli. So Enoch never died. Henoch nigdy nie zmarł. Elijah never died. I Eliasz nigdy nie umarł. So it's possible not to die. Więc because at least two people in the Bible did not die. Jest możliwe nie umrzeć, ponieważ przynajmniej dwoje ludzi w Biblii nie umarło. Now you can look at death multiple ways. Możemy więc patrzeć na śmierć w różnoraki sposób. So we read yesterday that we die with Christ and are resurrected with Christ. Czytaliśmy wczoraj, że umarliśmy z Chrystusem i zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. So as a new creation, więc jako nowe stworzenie we can either bypass death altogether and go straight into heaven. Więc możemy albo ominąć just śmierć, bypass, yeah, bypass death, not die and go straight into heaven. Mm-hmm. I pójść prosto do nieba. So I know normally every person has to die. That's normal, like from a human perspective. No, as an old creation, we are supposed to die. Z ludzkiego punktu widzenia powinniśmy umrzeć i to jest taki normalny sposób zakończenia. But as a new creation, who says that you have to die? Ale jako nowe stworzenie, kto powiedział, że macie umrzeć? Że musicie? So we don't have to die. Nie musimy umierać. We know that people die, but according to scripture, we don't have to die. Wiem, że ludzie umierają, ale zgodnie ze słowem wcale nie musimy umrzeć. So I heard a lot of testimonies of some of the men of God. Więc słyszałem różne świadectwa ludzi bożych. To where God would tell them when they knew when they were gonna die, they're gonna fall asleep basically. Którym Bóg powiedział, że po prostu zasną. They gathered their family. A więc gromadzili swoją rodzinę. Said goodbye to their family. Mówili im do widzenia, żegnali się z nimi. Closed their eyes. Zamykali oczy. And they were gone and they were in heaven. I już ich nie było, byli w niebie. So some people call it just falling asleep, closing your eyes and transforming into heaven. Więc niektórzy nazywają to po prostu zamknięciem oczu i byciem przetransportowanym do nieba. But they were never sick. Ale nigdy nie są chorzy, nie byli chorzy. Their body functioned perfectly until the very end. A ich ciała funkcjonowały w idealnym stanie aż do samego końca. So I believe that as a new creation, that is how our life is supposed to end. A więc ja wierzę, że dla nas jako nowego stworzenia taki jest przewidziany właśnie nasz koniec.
We accomplish everything that God wanted us to accomplish. Wypełniamy wszystko, co Bóg zaplanował dla nas, żebyśmy wypełnili. And then we just transfer into heaven. A później jesteśmy po prostu przeniesieni do nieba. So, I mean, you can call it death, but I mean, you basically, you fall asleep and you wake up in heaven, in, you know, in an instant. Możemy to nazywać śmiercią, ale tak naprawdę zamykamy oczy i po prostu w jednej chwili jesteśmy w niebie. But according to the Bible, death has already been defeated. Jesus already defeated death. Bo zgodnie z Biblią, śmierć została już pokonana. Jezus zwyciężył śmierć. So technically people should be able to transfer right into heaven without dying. Czyli generalnie ludzie powinni być powinni mieć możliwość przejścia do nieba bez umierania. So it's how much do we believe is the question. A pytanie brzmi, czy potrafimy w to uwierzyć? Jak w to wierzymy? So Jesus already paid the price for our healing. Jezus już zapłacił cenę za uzdrowienie. But then there are some people that are still sick. Ale wciąż są ludzie, którzy chorują. Because they have not believed yet to get their divine health. Ponieważ jeszcze nie uwierzyli w to Boże uzdrowienie, Boże zdrowie. And then you have some people that believe in divine health and are not sick. No i są też ludzie, którzy wierzą w Boże zdrowie i nie chorują. So in our church we practice divine healing, divine health. W naszym kościele praktykujemy Boże uzdrowienie i Boże zdrowie. To where almost everybody is walking in a place where nobody's getting sick. Więc właściwie wszyscy chodzą w takim Bożym uzdrowieniu, że nie chorują. So we know that John G. Lake churches, E.W. Canyon churches. Więc wiemy, że w kościołach Johna G. Lake'a i Canyona, where they went for 15-20 years and nobody got sick and nobody died early. Przez 15-20 lat nikt nie chorował i nie umierał przedwcześnie. Because they chose to believe God's word. Ponieważ wybrali wierzyć Bożemu Słowu. And walked it out practically in their life. I żyli tym w praktyce w swoim życiu. And so we're trying to reestablish the same thing today. Więc próbuję właśnie jeszcze raz to samo ugruntować. If they were able to do that 100 years ago, why can we not do it today? If they were able to do it 100 years ago, oni byli w stanie to zrobić 100 lat temu, then if they did it then, we can do it now also. Jeśli oni byli w stanie to zrobić wtedy, my teraz też możemy to zrobić. Amen. So what we do in our church is every person has a calendar, like a little calendar, and I'll go over that tomorrow, how to walk in divine health. Więc w naszym kościele każdy ma taki kalendarz, w którym zapisuje, ile chodzi w Bożym zdrowiu. Yeah. Where we decide that every day that we get up, if we feel any symptoms, we go against it till they're gone and until we are in divine health. Am I going too fast for you? Yes. Too long phrases for me, sorry. Okay, so we decide Więc every day każdego dnia, where when we wake up, że kiedy się obudzimy, we take all of our symptoms captive. Bierzemy w niewolę wszystkie objawy, jakie nas atakują. And then we go after it until all symptoms are gone. I stoimy na tym, aż do momentu, kiedy wszystkie objawy przeminą. And do not allow symptoms to develop. I nie pozwalamy tym objawom się rozwijać. And then within so many days, people get into divine health. I
przez within say 2-3 days people will get into divine health. W ciągu kilku dni ludzie dochodzą do Bożego zdrowia. And they stay in divine health. I zostają w tym Bożym zdrowiu. Because they choose to stand on that. Ponieważ wybierają, żeby tak zostało. And when a symptom comes, a kiedy pojawia się jakiś objaw, they immediately go after it. Natychmiast się za niego biorą. And do not allow it to stay in their body. I nie pozwalają mu zostać w ich ciele. And continue to stay in divine health. I więc w ten sposób pozostają w Bożym zdrowiu. And as people are doing that, there is less and less symptoms. I dzięki temu tych objawów jest coraz mniej. And then for most people, symptoms don't even start. They don't even try. A u większości z nich te objawy nawet się w ogóle nie pojawiają, nawet nie próbują ich atakować. That's what we do in our church, and it's working really good. Tak robimy w naszym kościele i to naprawdę świetnie działa. And so you guys can do the same thing. Więc wy możecie robić tak samo. Amen. Amen. So divine health is our bread. Boże uzdrowienie jest naszym chlebem. Jesus already paid the price. Jezus naprawdę zapłacił cenę. Już zapłacił cenę. So we need to expect it. Więc powinniśmy tego oczekiwać. And fight for it. I walczyć o to. And then we win and stay in divine health. I wtedy wygramy, wygrywamy i pozostajemy w Bożym zdrowiu. I believe that's God's will for us. Wierzę, że taka jest Boża wola dla nas. Amen. Amen. So hopefully that answers your question. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na pytanie. Okay, so we're gonna go to the scripture again. Wróćmy więc do słowa. So in verse 6, we're gonna continue. There was a man sent from God, whose name was John. Będziemy kontynuować w wersecie 6. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. This man came for a witness to bear a witness of the light. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości. That all through him might believe. By wszyscy przez niego uwierzyli. So he's talking about Jesus. So remember, Jesus was that light. Więc on mówi o Jezusie. Jezus jest tą światłością. And that through him, through Jesus, we would believe. I przez niego, przez Jezusa my wierzymy. So in verse 8 it says he was not the light. W wersecie 8 czytamy, nie był on tą światłością. But he was sent to bear the witness of that light. Ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. So John was there to witness that light, to witness Jesus. Jan był po to, aby świadczyć o tej światłości, żeby świadczyć o Jezusie. Then verse 9, that was the true light. W wersecie 9, ten był tą prawdziwą światłością, which gives light to every man coming into the world. Która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. So every person coming into this world has access to this light. Every person can have Jesus. Każda osoba przychodząca na ten świat ma dostęp do tej światłości. Każda osoba może mieć w sobie Jezusa. So Jesus is the light. Jezus jest światłością. And every person can get saved and have access into that light if they choose to believe. A każda osoba może zostać zbawiona i mieć dostęp do tej światłości, jeżeli wybierze, aby uwierzyć. So in verse 10 it says he was in the world and the world was made through him. Werset 10. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony. And the world did not know him. Ale świat go nie poznał. So see here, so the whole world was created by Jesus. Więc cały świat został stworzony przez Jezusa.
Because remember that Jesus was the Word. Ponieważ pamiętajcie, że Jezus jest Słowem. And then God used the Word to create the world. A Bóg użył Słowa, żeby stworzyć świat. Do you remember how in the beginning God spoke the Word? He said, light be, and he created the world by the Word. Więc pamiętacie, na początku Bóg powiedział, niech się stanie światłość, i stała się światłość. And Jesus was the Word. A Jezus był Słowem. So this is a very important principle. So God used the Word to create the world. To jest bardzo ważna prawda. Bóg użył Słowa, żeby stworzyć świat. So Jesus was the Word. Jezus Jesus was the Word. Does everybody understand that Jesus was the Word? Czy każdy rozumie, że Jezus jest Słowem? So now here is the truth that I want everybody to understand. Bo to jest prawda, którą chciałbym, aby każdy z was zrozumiał. So when we speak the Word, out of our mouth, kiedy wypowiadamy Słowo naszymi ustami, we have the ability to create things. Mamy zdolność do tego, żeby stwarzać rzeczy. So for example, when we say in the name of Jesus, be healed. Jeśli na przykład wypowiadamy w imieniu Jezusa, bądź zdrowy. We are releasing this written word by our words. Uwalniamy to słowo pisane naszymi ustami. And we are creating health. I wytwarzamy zdrowie. We're creating healing. Tworzymy uzdrowienie. That's why it is so important to watch what we're saying with our mouth. Dlatego to jest tak istotne, żeby uważać na to, co wypowiadamy naszymi ustami. Because by our words we can either create things. Ponieważ naszymi ustami możemy zarówno stwarzać rzeczy. Because when we speak, when we release God's words through our mouth. Ponieważ kiedy wypowiadamy słowa, uwalniamy Boże Słowo naszymi ustami. That word goes out and it has to accomplish what it was sent. To słowo wypowiedziane musi wypełnić to, do czego zostało posłane. Remember that God's word says. Pamiętacie, że Boże Słowo mówi. That when God's word goes out. Że kiedy Boże Słowo wychodzi. It does not come back void. Nie powraca, dopóki nie uczyni tego, do czego zostało posłane. It accomplishes what it was sent out to accomplish. Wypełnia to, co ma wypełnić. Do you guys understand this principle? Czy rozumiecie tę zasadę? So if we release God's word, the written word, by our mouth, kiedy uwalniamy Boże Słowo, słowo pisane naszymi ustami, and we believe, i wierzymy, it cannot come back void. To ono nie może powrócić, nie zrobiwszy tego, co ma zrobić. So that's why for me I practice to be very careful what I say. Dlatego dla mnie to jest bardzo istotne, żeby uważać na to, co mówię. So when there is a problem, jeżeli jest jakiś problem, so like when I come across a problem in my life, kiedy napotykam na problem, który ogranicza coś w moim życiu, I have a choice to make. Muszę dokonać wyboru. I either speak something of myself, albo mówię coś z siebie, or I speak God's word, what God says. Albo wypowiadam Boże Słowo, to, co mówi Bóg. So I either go into fear. So fear, remember we covered fear yesterday, so I can go into fear. Okay. Albo wybieram, żeby się bać. And I start speaking out of fear. I zaczynam mówić ze strachu, z lęku. And I will say, oh, my life is gonna fall apart. I mówię, że całe moje życie się zaraz rozsypie. I will lose my job.
że stracę pracę, I'm gonna get sick. Że zachoruję, I'm gonna die. Albo że umrę, I'm gonna lose my house. Że stracę dom, I'm gonna get into a car accident. Albo że będę miał jakiś wypadek samochodowy. And a bunch of other things like that. I cała masa innych rzeczy takich tego typu. Which come out of fear. Które wychodzą ze strachu. And everything out of fear comes from the devil. A wszystko, co pochodzi ze strachu, pochodzi od diabła. Or I can speak out of peace. Albo mogę mówić z pozycji pokoju. And speak things that God says. I wypowiadać te rzeczy, które mówi Bóg. I will say that I will live. Będę mówił, że będę żył. I will live in divine health. Będę żył Bożym zdrowiem. Sickness and disease cannot touch me. Choroba ani niemoc nie może mnie nawet dotknąć. Death cannot touch me. Śmierć nie może mnie dotknąć. Finances are blessed. Moje finanse są błogosławione. My job is blessed. Moja praca jest błogosławiona. Whatever problem is in front of me, I can speak over it. Jakikolwiek problem pojawi się przede mną, mogę wziąć nad nim autorytet. And tell it what Jesus would tell it. I powiedzieć mu to, co Jezus by mu powiedział. And remove the problem. I odsunąć ten problem. Remove the mountain in front of you. Odsunąć górę, która stoi przed tobą. By speaking the words of God from the written word. Wypowiadając słowa, które są zapisane w Biblii. Do you guys understand this principle? Czy rozumiecie tą zasadę? So we always have a decision to make. Więc zawsze mamy decyzję do podjęcia. Either to speak life, czy będziemy wypowiadać życie, which comes from the written word, które pochodzi z Bożego zapisanego słowa, or to speak death, which comes from the devil. Czy będziemy wypowiadać śmierć, która pochodzi od diabła. And the result is going to be what we speak. A rezultat będzie taki, jak to, co wypowiadamy. Or what we say. Lub to, co mówimy. And what we believe. I to, w co wierzymy. So I want to share a quick testimony. Chciałbym się podzielić krótkim świadectwem. We have a lot of testimonies. I can be sharing testimonies with you for a long time. Mamy bardzo dużo świadectw. Mógłbym się dzielić nimi przez bardzo długi czas. So about 3 weeks ago. Więc około 3 tygodnie temu. My father got an infection in his foot. Infection in his foot. Throat. Więc. In his foot. Yeah, leg. In his leg. Bottom leg. Of his leg. Foot. Leg. His foot. Yeah. Foot. Sorry, I didn't hear. Więc mój tata złapał jakąś infekcję w nodze, w stopie. And he got really sick. I naprawdę źle się czuł. And he's still learning healing. He doesn't understand healing all the way yet. Więc on się wciąż uczy o uzdrowieniu, jeszcze go w pełni nie rozumie. So my brother took him to the hospital. Więc mój brat zabrał go do szpitala. The doctor looked at it. Doktor spojrzał na to. Oh, you're getting frozen again. Can you hear me? Yes. And the doctor said. Lekarz powiedział. That the wound is really bad. It's the infection is really bad. Że rana wygląda bardzo źle, że to zakażenie wygląda bardzo źle. And we need to cut off the foot immediately. I że musimy natychmiast odciąć nogę. Said if you do not cut off your foot, you're gonna die. Więc jeżeli nie obetniemy ci nogi, to umrzesz. But my brother believes in healing. Ale mój brat wierzy w uzdrowienie. And then he looked at the doctor and he said, no, we're not gonna do that. I powiedział, popatrzył na lekarza i powiedział, nie, nie zrobimy tego. That's a lie. To jest kłamstwo. He will not die. On nie umrze.
And so for the next 2 weeks, the doctors kept saying, so my dad stayed in the hospital for 2 weeks. Więc mój tata został zabrany do szpitala na 2 tygodnie i przez następne 2 tygodnie. And they had groups of doctors every 2-3 hours coming to the room. Co 2-3 godziny pojawiały się całe grupy lekarzy. And we're trying to tell my dad to, that he needs to cut off his leg or he's going to die. Którzy próbowali wytłumaczyć mojemu tacie, że jeżeli nie obetniemy tej nogi, to on umrze. They said the wound will never heal. Mówili, że rana nigdy się nie zagoi. And if you look at it physically, it looked really bad. It looked purple, it looked blue. It looked like what they were saying. Jeśli by tak popatrzeć na to, tak naturalnie, to rzeczywiście wyglądało to bardzo źle, tak jak oni to mówili. So I saw pictures, and according to the pictures, they were right. I widziałem zdjęcia i zgodnie z tymi zdjęciami to mieli rację. So when I talked to my dad, I asked him, do you want to live? Więc spytałem mojego taty, czy ty chcesz żyć? He said yes. A on odpowiedział tak. I said, well, if you're gonna live, you need your legs to walk. No więc skoro chcesz żyć, to potrzebujesz swoich nóg, żeby chodzić. And so I told him that do not be in fear, your leg is healed. Więc powiedziałem mojemu tacie, żeby nie wpadał w lęk, że jego nogi są uzdrowione. And so for 2 weeks there was no change. Przez 2 tygodnie nic się nie zmieniło. And the doctors kept saying they were really mad at the family. Lekarze powtarzali wciąż to samo i byli wściekli na naszą rodzinę. They were telling us you don't love your father. Powtarzali nam, że nie kochamy naszego ojca. They were saying that you're going to kill your father because you're not listening to the doctor. Powtarzali nam, że zabijemy naszego ojca, ponieważ nie słuchamy lekarzy. And that he's going to get infected and he's going to die. I że on że to zakażenie się rozwinie, a on umrze. And they did that for 2 weeks. Every 2 hours, 3 hours, the doctors would come and say the same thing. I przez 2 tygodnie, co 2-3 godziny, lekarze przychodzili i powtarzali wciąż te same rzeczy. It was so depressing that some of my sisters couldn't even be there. They had to leave. To było tak depresyjne, tak smutne, że moja siostra nie była w stanie tam w ogóle usiedzieć, musiała wyjść. Because they were very persuasive. Ponieważ oni byli bardzo przekonywujący. And so after a while, so next time that I had a chance to come there. Po pewnym czasie, kiedy miałem okazję wrócić, I walked into the room, into the hospital room. Wszedłem do tego pokoju szpitalnego. And on the board, there was a big board in front of him. I na takiej tablicy, która przed nim wisiała, the doctor wrote in big letters. Lekarz napisał wielkimi literami. Foot amputated. Noga amputated amputowana. Is cut off. Cut off foot. Yes, noga amputowana. Odcięta. So I walked in and I looked at the board. Więc kiedy wszedłem i spojrzałem na tą tablicę, I took the eraser. Aha, wziąłem gąbkę do zmazywania. And I erased the whole board. Everything that the doctors wrote on there, I erased everything. I wymazałem wszystko, co było na tej tablicy, cokolwiek lekarze tam napisali. And I said, that is the lie from hell. I powiedziałem, że to jest kłamstwo prosto z piekła. It was the report of the devil. To była diagnoza diabelska.
And so I told my dad, you will never read that again. That's a lie. I powiedziałem ojcu, nigdy więcej tego nie będziesz czytał, to jest kłamstwo. And I told him instead, you're going to believe and you're going to read foot healed. I powiedziałem mu, że zamiast tego będzie czytał noga uzdrowiona. Because my God provides life. Ponieważ mój Bóg zapewnia życie. And I choose to believe his report. A ja wybieram wierzyć jego diagnozie. Do you remember in Isaiah it says whose report will you believe? Pamiętacie, czytamy u Izajasza, czyjemu słowu uwierzycie? So the doctor's report was that he was going to lose his foot or die. Więc słowa lekarzy mówiły, że mój tata straci nogę albo umrze. But God said, I gave you life and life abundant. Ale Bóg powiedział, że dał mu życie i to życie obfite. Can somebody have a life abundant without a leg? Czy ktoś może mieć obfite życie bez nogi? No. So that means in my head, in my mind, that's not life abundant. So I don't believe that. Nie, a więc w moim umyśle, w mojej głowie pojawiło się od razu wniosek, że to nie jest życie obfite, że nie wierzę w to. So after we erased that on the board. A więc kiedy wymazaliśmy tą diagnozę lekarską. Few days later. Kilka dni później. Another doctor comes in, a different doctor. I zupełnie inny lekarz przyszedł. He does his tests, looks on the inside of the foot. Zrobił swoje badanie, spojrzał na tą stopę. And he said something miraculous is happening. I powiedział, że coś cudownego się tutaj dzieje. He said on the outside the foot looks like it's dead. Więc tak z zewnątrz ta stopa wygląda, jakby już była martwa. But inside I see blood flow, I see it alive. Ale w środku widzę krew, widzę, że płynie w niej życie. And so as soon as he said that, i kiedy to powiedział, we told him that we're gonna take our dad home. He's not gonna stay in the hospital anymore. Powiedzieliśmy mu, że zabieramy tatę do domu, że on już dłużej w szpitalu nie będzie leżał. And so right now he already has feeling since his leg, so his leg is already moving. He can already walk on it a little bit. Aktualnie on już przywraca mu się czucie w stopie, jest w stanie powoli zaczyna chodzić. The infection died, did not go anywhere. Zakażenie umarło, nie rozwinęło się nigdzie. And he is almost recovered. A on już jest prawie zdrowy. And he's doing good and he's alive. I ma się świetnie. Aleluja. If we would have believed the report of man, gdybyśmy uwierzyli diagnozie ludzi, lekarzy, my dad would have not had his leg today. Mój ojciec nie miałby dzisiaj nogi. Amen. Amen. So that is why it's so important to speak the creative words of Jesus. Dlatego to jest aż tak istotne, żeby mówić te stwórcze słowa Jezusa. Because that's what I did. That's what I spoke over my dad's foot. To jest właśnie to, co ja zrobiłem. To jest to, co wypowiadałem nad moim tatą. So I looked at the foot and I said. Spojrzałem na stopę i powiedziałem. I said, blood flow, blood you will flow into his toes. Powiedziałem, krew będziesz płynąć w tej stopie. Because yeah, when your foot dies, there is no blood flow, so it starts dying. Ponieważ kiedy nie ma przepływu krwi, to stopa obumiera. So I commanded blood to flow into every part of his body. A więc nakazałem tej krwi, aby dopływała do wszystkich części tej stopy. And I commanded God's life to go to the bottom of his foot.
i nakazałem Bożemu życiu, aby przepływało, dopływało aż do końca tego, tej stopy. And so remember yesterday we talked that there is life and light, right? I pamiętacie, że wczoraj mówiliśmy o tym, że jest życie i jest światłość. And so when we release this life into any part of the body, i kiedy uwalniamy to życie do którejkolwiek części naszego ciała, what has to happen to death? Co musi stać się ze śmiercią? It has to go. Musi odejść. And so death that already started taking over my dad's foot left. A więc śmierć, która już już ogarniała stopę mojego taty, musiała odejść. Because we released life and light. Ponieważ uwolniliśmy do niej życie i światłość. Do you guys understand the principle? Czy rozumiecie tą zasadę? So when we speak the written word of God, kiedy wypowiadamy zapisane Boże Słowo, believe what we say, i wierzymy w to, co mówimy, to, co wypowiadamy, and we expect the end result, i oczekujemy tego końcowego rezultatu, which God expects, którego oczekuje Bóg. Because when Jesus was healing people, ponieważ kiedy Jezus uzdrawiał ludzi, when he said, eyes open, kiedy powiedział, oczy otwórzcie się, he expected the eyes to open, right? Oczekiwał tego, że te oczy się otworzą, prawda? Because he spoke the creator words. Ponieważ powiedział, wypowiedział stwórcze słowa. And so we have life in our mouth that we can speak if we speak God's word. A więc w naszych ustach zawiera się życie, kiedy wypowiadamy to Boże Słowo. So we can either speak life, a więc możemy wypowiadać albo życie by believing God's word, poprzez wiarę w Boże Słowo, or we can speak death by believing what the devil says. Albo możemy wypowiadać śmierć poprzez wiarę w to, co mówi diabeł. Because on the natural level, ponieważ things can look bad and we can speak that. Na poziomie naturalnym może rzeczy mogą wyglądać tak źle, że no tak, że mogą bardzo źle. Remember yesterday we said that we died with Christ and are resurrected. Pamiętacie, że wczoraj powiedzieliśmy o tym, że umarliśmy z Chrystusem i zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. So that means that all we have is life. A oznacza, że to wszystko co mamy, to życie. So our mindset, our thinking should be always life. Czyli nasz umysł, nasze myślenie, to powinno być tylko o życiu. Amen. Amen. Do you guys understand this principle? Czy rozumiecie tą zasadę? So let's repeat after me. Więc powtórzcie za mną. I have. Ja mam. The ability. Zdolność. To speak God's word. Wypowiadać Boże Słowo. Which creates. Które tworzy. I can create. Ja mogę tworzyć. I can create by my words. Moimi słowami. That come from the word of God. Które pochodzą ze Słowa Bożego. Just like Jesus was able to create. Dokładnie tak jak Jezus był w stanie tworzyć. When he spoke God's word. Kiedy wypowiadał Boże Słowo. Do you guys believe that? Czy wierzycie w to? Amen.